otwieramy wielką wystawę tutaj w murach Muzeum Architektury we Wrocławiu. Tym samym mam zaszczyt przywitać serdecznie, chciałbym z tego miejsca wyróżnić współorganizatora wystawy, dyrektora Muzeum Architektury we Wrocławiu, pana Jerzego Ilkosza. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, jest z nami również wiceprezydent Wrocławia, pan Adam Grell. Niezwykle gorąco witam radcę ambasady Królestwa Hiszpanii do spraw kulturalnych, pan Jeronimo Fuentes. Jest z nami kuratorka wystawy, pani Serenella Bacalini. A także pani Monika Furian-Journet, również kuratorka wystawy. I witam niezwykle gorąco również kuratora wystawy, ale też dyrektora Galerii Miejskiej we Wrocławiu, pana Mirosława Jasińskiego. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że takie tłumy mogę powitać na moim zdaniem najważniejszym wydarzeniu artystycznym tego roku, Tauromachii. Witam jako gospodarz. Chciałem przywitać przede wszystkim wszystkie władze miasta Dolnego Śląska, województwa. Nie będę wymieniał z nazwiska z Państwa tak dużo, że mógłbym kogoś pominąć. Witam wszystkich związanych z instytucjami kultury, którzy byli zaproszeni. Proszę Państwa, krótko, jest bardzo gorąco i myślę, że tu będą ważniejsze głosy. Ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz. Dwie instytucje, po raz pierwszy Galeria Miejska, która była inicjatorem, i dyrektor Jasiński, i nasze muzeum, nagle razem pracowaliśmy przy tej wystawie. Jestem dumny, że te nasze zespoły bardzo sprawnie to wszystko zorganizowali i przede wszystkim chciałem podziękować zespołom Muzeum Architektury i Galerii Miejskiej. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Ktoś pięknie powiedział, że jeden obraz to ponad 1000 słów. Obrazów jest 300, więc oddaję swoje słowa na rzecz mistrzów i ich dzieł. Witając Państwa w imieniu prezydenta Wrocławia, witając szczególnie gości, którzy przyjechali do Wrocławia. Witam wszystkich znamienitych Wrocławian. Chciałbym tylko podziękować wszystkim osobom, które mają pasję, mają marzenia i potrafią je realizować, że nie ustają w realizacji swoich planów. Ta wystawa jest wynikiem marzeń, pasji i kuratorów, i dyrektora Mirosława Jasińskiego, i dyrektora Jerzego Ilkosza, i wielu innych osób, które zaufały miastu, tym kuratorom, organizatorom, oddały swoje dzieła. W połowie to są prace niedostępne na co dzień w muzeach świata. Ta wystawa jest tylko we Wrocławiu. Cieszmy się z obecności mistrzów i ich prac. Zapraszajmy do Wrocławia gości i dziękuję wszystkim, którzy swoimi decyzjami pomogli w organizacji tej wyjątkowej wystawy. A że jest wyjątkowa, to zaraz się, mam nadzieję, wszyscy przekonamy. Dziękuję, życzę wielu wspaniałych, artystycznych przeżyć. Dziękuję. A przed Państwem radca ambasady Królestwa Hiszpanii do spraw kulturalnych, Jeronimo Fuentes. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, powiem kilka słów po polsku i z góry przepraszam za błędy, bo choć to język ciekawy, to trudny dla mnie. Rusja uchwalił tę wystawę totalnie zaszczyt. Jest również zaszczytem, że Galeria Miejska zwróciła się do nas i wystąpiła o honorowe patrona ambasada Hiszpanii dla tego ważnego wydarzenia kulturalnego. Przez następne 5 miesięcy mieszkańcy Wrocławia i całej Polski będą mogli oglądać dzieła
poświęcony Walce Wilków, cel wielkich malarzy naszego kraju, Picasso, Dalí i Goya. To artyści uniwersalny, a idea tej wystawy by pokazać, jak każdy z nich widział i przedstawiał zwiat toreadorów i korytarzy, jest bardzo ciekawa. Jestem przekonany, że wystawa odniesie sukces i że budzi zainteresowanie publiczności. Jesteśmy dumni, że w tak ważnym polskim mieście jak Wrocław, które będzie europejską stolicą kultury w 2016 roku i ostatnio otrzymało od UNESCO tytuł Światowej Stolicy Książki, odbywa się wiele wydarzeń, które mają tyle wspólnego ze Hiszpanią. W zeszłym roku Muzeum Narodowe we Wrocławiu prezentowało wystawę od Granacha do Picassa, złożoną ze dzieł wielkich hiszpańskich artystów z kolekcji Santander. Teraz ta kolejna wystawa, tym razem trzech wielkich malarzy odwiedza, że w Wrocławiu i w Polsce jest duże zainteresowanie sztuką i kulturą naszego kraju. Dziękuję Państwu za przybycie. Szanowni Państwo, kuratorka wystawy Serenella Magalini, Muzyka Stake the Door. Buonasera. I would like to speak a little Polish as the ambassador to tell you all my joy. Bardzo chciałbym powiedzieć choć parę słów po polsku, tak jak pan ambasador. I had a fantastic experience last year with Broglie exhibition. I feel full of emotions and joy to be in this fantastic museum. W ubiegłym roku przeszłam ogromną przygodę związaną z wystawą Broglie i w tym roku przyszło mi również być tutaj z Państwem i bardzo się z tego cieszę. With a powerful music, a powerful exhibition and a fantastic catalog. Proszę zobaczyć, muzyka bardzo mocna, bardzo silna. Wystawa też o dużej stopniu wyrazu i wspaniały katalog, no i temperatura również. This is an arrival point of years of research, of study about this incredible exhibition. I hope you'll enjoy. To czekaliśmy momentu kulminacyjnego, długoletnich studiów. Ta wystawa jest uwieńczeniem wysiłków. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Because you have the opportunity to see three of the biggest masters, Spanish master, but master for all of us in a very important team, Vitauro Macchio, which is the man against every kind of brute primordial force. Przed nami okazja zapoznania się z dziełami trzech wielkich mistrzów, ale zarazem okazja, by przekonać się, jak byk reprezentuje ideę tych pierwotnych sił natury. I thank you all of you to be here to share this important moment. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Będziemy mogli wspólnie dzielić się tą wspaniałą chwilą. Thank you all the Polish team that has been fantastic for us. Bardzo dziękuję całemu zespołowi ze strony polskiej, który okazał się fantastyczny. So the Italian, my team and the Czech team. Ale również ze strony włoskiej i czeskiej. We created a lot of bridges because culture, this is the purpose. But without this kind of bridges, it is impossible to do an exhibition so strong and so beautiful as this one. So thank you. Udało nam się zbudować wiele mostów. Mosty, które zaczynia nam kultura. Bez takich ludzi, bez tego miejsca byłoby to niemożliwe. Dziękuję Państwu. Grande grazie. Szanowni Państwo, oczekuję Państwa kuratorka wystawy, pani Monika Borjan-Jordan. Dobry wieczór. The last person in the file has the worst position.
Zawsze kto przychodzi ostatnio najgorzej. Because I know all of you, you are very curious to see the result of 1 year of work. Wiem przecież, że wszyscy się bardzo niecierpliwimy, żeby zobaczyć skutek naszych ponadrocznych działań. So don't worry, you will not suffer longer, I will be very short. Proszę się nie martwić, długo jeszcze nie będziemy cierpieć, postaram się mówić krótko. This exhibition is about special friendship, different friendships. Ta wystawa ma za swój motyw przyjaźń specjalnego rodzaju. The first most important friendship for me is the one of me, Serena and Miroslav. Pierwszy rodzaj tej przyjaźni to przyjaźń pomiędzy mną z Sereną i Mirkiem. Together we were able to create this exhibition to surpass many difficulties and the result you can now admire here. Wspólnie udało nam się przezwyciężyć wszelkie niewygodności, wszelkie negatywne okoliczności, by dotrzeć do dzisiejszego dnia, do tej wystawy, którą za chwilę Państwo zobaczycie. But there was also the friendship between Picasso and Lucia Bozzè and Dominguín. There was the friendship between Picasso and Madame Durbach. There was the friendship between Salvador Dali and Mrs. Lucas. Ale są również inne przyjaźnie. Jest przyjaźń Picassa z małżeństwem Bozzè de Minguin. Jest przyjaźń Picassa z panią Lucas. Jest przyjaźń Dalego. Także widzimy tutaj wiele różnych przyjaźni. And without these special relationships, we would not be here. I bez tych specjalnych rodzajów związków nie byłoby nas tutaj. So, as there was once also the Polish-Czech Solidarność, now we have advanced it to Italy, Spain, and I hope the whole Europe. Kiedyś była Solidarność polsko-czesko-słowacka, teraz ją rozciągnęliśmy na inne kraje. Przyłączyliśmy kilka innych krajów. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tą ostatnią osobą, która teraz zabierze głos, jest dyrektor Galerii Miejskiej we Wrocławiu, kurator tej wystawy, pan Mirosław Jasiński. Szanowni Państwo, jak się Państwo domyślacie, pani Sarana była bardzo trudna do zorganizowania. Każda tak gigantyczna wystawa w trudnych warunkach, bo nie jest to muzeum, to jest przepiękne, a zmieniło się bardzo. Chcę stwierdzić, że wielkim zaszczytem i przyjemnością po raz jest zarówno z prezydentem Gorzem, jak i z całym teamem. Bardzo szybko, przy tak trudnych warunkach udało nam się dotrzeć, jak to się mówi, zwłaszcza, że oni byli obciążeni wielkim remontem. Nie piję wzruszenia, bo to jest jednak, jakbyśmy sobie uświadomili, kto z nas przed 3 laty przed drzwiami wystawy, która jest zarówno Pablo Picasso, Salvador Dali, Francisco Goya i jeszcze niepośrednie dzieło Canaletta. Jest to, mam nadzieję, dobry prognostyk na przyszły czas. Mówiliśmy, że zaczynamy na Połowiczkoka, że napięcie będzie rosło. W planach myślę, że będą jeszcze większe niespodzianki, przygotowujemy na przyszły rok. Póki co mam nadzieję, że będzie to wieczór wielkich wzruszeń artystycznych, bo wystawa jest największą tego typu wystawą, jaka w ogóle została zorganizowana. Jeśli chodzi o tauromachię, może tylko powiem, że niewielka część wystawy towarzyszącą Mistrzostwom Świata w piłce nożnej w São Paulo. Tu mamy 349, tam było stoimość. Życzę przyjemnego wieczoru. Dziękuję wszystkim. Dziękuję również gościom pożyczającym, bo to ich zaufanie do nas, do miasta, które wykazało mnóstwo dobrej woli i przede wszystkim sfinansowało tą wystawę. O czym trzeba pamiętać. I sądzę, żeby były to źle wydane pieniądze. Prezydencie, dziękuję bardzo. To jest inwestycja. I teraz podziwiają to tak zwane szalaparty. Szalaparta do zbudowania i do grania na szalaparcie potrzebne jest drewno, metal i kamień. Być może jest to jedyny instrument na świecie,
do którego gry potrzebne są dwie osoby i one są dzisiaj z nami. Siostry bliźniaczki, które 20 lat temu przez przypadek chwyciły te instrumenty we własne dłonie, a to, proszę Państwa, tradycyjny instrument z kraju Basków. Dawno temu, gdy nie było telefonów komórkowych, gdy nie było internetu, to mieszkańcy porozumiewali się ze sobą na odległość, grając właśnie na takich szalapartach. Szalaparty do dziś przetrwały, są nawet festiwale tych instrumentów, a przed nami wirtuoski gry na szalapartach z kraju Basków, Sara i Majka Gomez. Siostry bliźniaczki, było Tukanak przed Państwem, teraz w Muzeum Architektury. Wielkie brawa!
O, 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 tak, tak, tak. A tam Przewin, to następny.